Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie, dobry wieczór na dzisiejszym horrorku. Oczywiście White Day, wracamy, niepokonani. Cześć Lawrence, dzięki bardzo za sól. Cześć Skipper, cześć Rajana, cześć Mariusz, Clarence, Gehimster, cześć Perulaudia, Fuller, Hejka, cześć Alexa. Jaka niespóźniona jestem. Cześć Maciek. Wracamy do naszych cudownych zapisów na tablicy. Tak, został mi jeden pisak do zapisu. Cześć Pał. Cześć Roplistin. Silver Luna. Hejka. Witam, witam. Rozpoczynamy weekend. Strasznie. Cześć Torgus. O, rozciąganko. Dziękuję za rozciąganko. Aż Torgusa przywiało na horror. No, 18+, bo teoretycznie gra jest przeznaczona dla osób dorosłych. Ale nie wiem na razie, co w niej jest takiego 18+. Czemu masakryczny Lawrence? Co to się działo? Widzicie, bo się przestraszy. Wczoraj też było strasznie, przynajmniej dla pewnego czerwonego krumpasa. No tak. Dla niego mogło być trochę koszmarnie. No właśnie, ta oszukana krew. To jest jakaś masakra. Dobra, nie chcę tego oglądać, już żeśmy to oglądali. Cześć, Dawidowski! Jezu, ta muza. Bezkryzysowa sytuacja, za kryzysową sytuacją. Miałam ochotę rzucić pracę, ojej, plus sprzątanie całego domu przed świętami. No, wierzę, Lawrence, aczkolwiek ja właśnie już od kilku lat nie robię tak, żeby sprzątać tak totalnie przed świętami, w sensie wylizywać dosłownie cały dom, bo to jest zbyt męczące, to jest zbyt drażniące i w ogóle nie lubię czegoś takiego już robić, więc raczej jak już to sobie rozkładam, nie wiem, na cały miesiąc albo coś, pojedyncze rzeczy, albo po prostu sprzątam w inne miesiące, nie przed świętami, więc mój dom jest w stanie takim raczej naturalnym dosyć, więc no. Czy mam wrażenie, czy jest za głośno tutaj? Cześć Britney! Na szczęście już ogarnięte wszystkie prezenty przyszły, bo choinka u mnie w pokoju ubrana. O, to bardzo ładnie. Cieszę się, Lawrence, że ogarnięte. I tak robiłem to tak po łebkach, bo nie chciało mi się bawić w wielkie sprzątanie. No, rozumiem. To ja jeszcze choinki nie mam, tak swoją drogą. Ale ja mam zawsze choinkę tuż przed Wigilią. Nie ten. Nie robimy jakoś wcześniej. No właśnie, chyba głośno, tylko że ja pamiętam, że ostatnio robiłam, bo te głosy są za cicho zawsze. Głosy postaci. A one nie mają tutaj osobnego paska. Ja teraz sama nie wiem. Dobra, zostawmy to na razie tak, jak jest. Cześć, Rinoa. Ja przed chwilą skończyłam ubierać choinkę i szczerze mam dość. Wierzę, Alexa. Ja już od kilku lat też nie lubię za bardzo ubierać choinki. Cześć, Mako. Cześć, Miraf. Biorąc zawsze w Wigilię, o. I Legion, witam. Twoje zdrówko. Aha, masz dwie choinki, Lawrence, o Boże. Już dwóch choinek to bym nie zdzierżyła. Dobrze. To zaczynajmy, bo nie wiem, jak to dzisiaj będzie, bo czuję się tak trochę średnio. Ale zobaczymy. Ghosts hiding in school can be encountered in modes above heart.
Dobra, skończyliśmy przy tej tablicy. Ja pamiętam, że ostatnio trochę utknęłam, bo żeśmy otworzyli jakiś portal czy inne cudactwo tam gdzieś. I problem też jest taki, że tam włazi ten woźny. Nie wolę, żeby tu się świeciło. To diwa wyszła. Plus jeszcze lampki na tu i przed mieszkaniem. Ojeju, sakra lor. No, woźny postrach. Czekajcie, myśmy mieli... Aha, bo myśmy mieli jakąś... zapalniczkę, o właśnie. Dobra, ale jest w miarę na razie jasno. Ja tu przeszukiwałam te wszystkie, nie da się tu wejść w ogóle. Aha, bo tu mam klucz potrzebny. Znaczy, jak nas teraz zabije, to w sumie nic złego nie stanie. Bo nas cofnie... Aha. Nas cofnie niedaleko. Więc trochę wywalone. Boże, to burza. Ja myślałam, że jakiś oddech jest słychać. Tu żeśmy wchodzili? Ej, tu nas nie było chyba. Czy byliśmy tu? Nie byliśmy tu, bo tu się nie da przejść. No, pięć się też nie dało. Jezus! Na zakupy świąteczne pokończone, żeby się już kompletnie wypstrykać kasy. Przeszłam ostatnie 7 zł z mojej kasy na miesiąc krótki. Dziękuję bardzo, Skipper. Wielkie dzięki. Będzie na klocki. Kolejne. Cześć, Dorcia. Hejka. I żeśmy szli tędy i tu był gdzieś... Jezus, mnie straszy ten manekin tutaj. Wyjść stąd się nie da, na dziedziniec. Tu żeśmy byli po drugiej stronie. O, i tam żeśmy zrobili coś dziwnego. Tylko co ja mam z tym zrobić? To tak jakby trzeba było coś tu jeszcze użyć na tym, ale... Co ja mam w tym... Mam wire cutter, ale no to ci nie przyda chyba. Mam klucz... Aha, ale to jest to, co mi dała ta laska ostatnio. Healing items. No ja nie mam tu nic takiego za bardzo. Chyba, że to faktycznie, ale to... Nie, dokument. Ja bym tylko... Ale to nie mogę używać tak z ekwipunku tych rzeczy, tylko te rzeczy automatycznie się używają. Matko. Tu coś... O Boże, drogi, serio? Były jakieś drzwi? Weź to zamknij, bo zaraz ten woźny tu przyjdzie pewnie. Ja pikole. Dziękuję, Ropristin, za nieżywe akcje. Nie no, może nie będzie tak źle, Skipper jednak nie będzie głodował tak całkiem. A, smacznego, Gehinster. Nie no, nie przepraszaj, Ropristin. Dźwięki są po to, żeby ich używać. Aha. Jezu, co to są za dziwne dźwięki? Coś jest.
Dobra, zamknijmy drzwi. Mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie ten niedobry człowiek. Cześć, Precel. Jeszcze żyjemy. woman locked in the closet. Aha. Tae-hoon was serving detention again. He was made to write an essay to apologize for beating someone up that afternoon. Co z naszymi esencjami, które nas podrywały? Myślicie, że żyją jeszcze i właśnie ich nie przetentagił? Myślę, że któreś z nich na pewno żyją i się będą kręcić jeszcze po tej szkole. Ale zobaczymy. The real problem Tae-hoon had was that he was the only one being punished. He suspected that the boy he fought was from a wealthy family. Tae-hoon knew the faculty coordinator was corrupt enough to take bribes. O matku, to jakieś łapówki. Unlucky day he fought. His arm felt like he was going to fall from all the writing he did to top it off. He was also hurting from the fight. The other student couldn't beat him fair and square, so he had grabbed a broom and swung it. No i się tutaj, to jest opis bójki jakiejś. Taken away the broom, the faculty coordinator showed up because that Tae-hoon ended up getting beaten even more. Thinking about everything that happened made him angry again. He tried to calm himself down and was determined to beat up the boy as soon as he came to school tomorrow. Suddenly he heard a clattering sound in the closet behind him. It sounded like a mouse was trapped inside. Since the building was very old, it was rare to find a mouse in school. He tried to ignore it and concentrate on writing his essay, but the clattering sound continued. Jakieś duchy go tu chyba straszyły, a nie myszy. Więc na policję powiedzieć, że jakiś starszy pan molestuje dziewczynę w szkole. No to by było dobre. Cześć, Bartek. He threw open the closet doors. What he found was not a mouse. No właśnie. Są plotki, że duch był tutaj widziany, wylatujący z klozetu. W sensie z szafki jakiejś chyba. There are also rumors that male students had been found inside the closet with their bodies crushed and mangled, a matko, czyli są plotki, że jacyś studenci męscy zostali zamknięci w schowku z pogruchotanymi kośćmi chyba. Albo z ciałami pogruchotanymi, nie jestem pewna, czy dobrze to rozumiem. The teachers tried to contain it, but the story spread like wildfire. W sumie to wolałabym nawiedzenie myszy niż duchów. No cóż, jęcząca Marta. According to rumors, the school was used as a concentration camp for political prisoners during... O Boże, jeszcze plotki, że tutaj był obóz koncentracyjny. Podczas okupacji tutaj trzymali więźniów. Wielu ludzi tutaj było, zmarło po torturach. Jako zdrajcy czy coś takiego. One of these torture sorts included a woman who was arrested on behalf of her husband who dodged conscription during the war. Boże drogi. No i oni tutaj niby nawiedzają to miejsce, te duchy. She was tortured viciously to reveal the whereabouts of her husband, but kept her silence. In the end, they locked her up in a specially designed closet where she could neither lie or sit. Aha. Myślę, że to była Marta z Robertem Pattinsonem. czyli... Ogólnie była tu jakaś kobieta zamknięta, która utrzymywała milczenie i zamknęli ją w jakimś specjalnym
schowku, gdzie nie mogła ani się położyć, ani usiąść. Umarła powoli w agonii, nie mogąc się w ogóle ruszyć jakby. It was after the war ended up that her corpse... Czyli po wojnie dopiero ją odkryli, jej ciało. It is said that they had difficulty putting her body in a coffin because her neck and knees were bent stiffly at odd angles. Boże, ciężko ją było wsadzić do trumny, bo była powyginana w jakichś dziwnych kątach. Cześć Malina. Masakra. Students believe that her ghost still wanders around in the walls of the school. It's said that if you open the closet at night, she will stick out her twisted neck to claim her next victim. Super! Czyli mam się spodziewać jakiejś wychodzącego ducha z szafki, który będzie chciał mnie zjeść. Zapewne. Super, nie chcę otwierać żadnej szafki. W nocy. Właśnie. Dobra, co jest tutaj? Nic tu nie widzę. To jest jakieś studio nagraniowe czy coś. Co to za lodówka? Okej, okay, jakieś naklejone rzeczy. Tranquilizer. Use item. Eases your mind when you're nervous. Using it will calm you down. O Boże, jeszcze coś do w ogóle podnoszenia sanity. I dziękuję za followki wszystkie, tylko nie zdążam zawsze zobaczyć kto. Swoją drogą miałem przez moment dziką wizję, jak jęcząca Marta z Cedriciem latają sobie dziko razem w komnacie tajemnic. Wersja 18 plus, Boże. Czy tak nie jest co sobotę? Ej! Nie żeby coś, Aniu, ale ty se tu tak biegasz na luzie, kolega z mopem nadal cię szuka. No ja wiem. Ja nie biegam se na luzie, ja się boję. Aha, super, tu jakieś rączki krwawe. I bloody workbook. Super, nie da się tego otworzyć pewnie. Czy to już duchowi chce się siedzieć w szafce, Bóg jeden wie, jak długo i czekać, aż ktoś go otworzy? Cześć, Matilara. Tu coś? Aha, nie. Chyba nie. Aha, bo to jest w ogóle wyłącznik światła. Bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Nie powiem. Jezu! Florence. Czekajcie, bo tu plecak coś napisał fajnego. Jak byłem mały, to oglądałem taki film o robotach i one miały taki promień, co się nazywał ogłupiacz, ale ja byłem mały i nie umiałem tego powiedzieć. Na całe miasto krzyczałem, że jestem robotem i mam odupiać. Jezu, pracę. O, matko. Czy on tu gdzieś jest? W sumie od dawna żeśmy go nie widzieli i ja się boję. Też jakieś godziny można ustawiać. W tym kwiatku coś jest? It's weird looking tree. A, super. Świetnie. Jezu! Czemu muzyka się włączyła? O, przedmiot! Moneta. Ja bym chciała... Jezu, co za muza? Ja bym chciała pena. Super, teraz nie... Aha. This is her homeroom. Aha. No, na pewno tam wejdziesz, stary. To jest zamknięte.
Tak, boję się kaczuszki. Nawet jak cię zabiję, to pewnie się zespałnię, że możesz powtarzać. No mogę, ale zespałnię się w tym. Pewnie w... Boże, no jak to się nazywa? Przy zapisie. A zapis mieliśmy na samym początku tego live'a, także... A zdobyłam książkę. Boże, ta muza, weźcie to wyłączcie. Nie chcę tego oglądać, to jest gówno. Jezu. Straszne. Czemu nigdzie nie mogę wejść? Jezu, jakie dźwięki tu są. O. Ślaski. No ja nie mam w większości kluczy do tych miejsc, kurde. Jezu, zaraz mi tu coś będzie gonić. Gdzie jestem teraz? Ten? Nie, Skullcoin znowu. No gówno, nie chcę Skullcoina, chcę pena. Proszę. Zamknij te drzwi. Guzik widać w tym mroku. Już Julkowi chyba ten horror się bardziej podoba, tak się patrzy na ekran. O, jak uroczo. No nie, jeszcze nikt mnie nie goni. Aż opera w tle nam się odpaliła. No właśnie, nie wiem co to było, ale przerażająca cholera. To jest jakiś kolejny dokument. Note in the janitor's mailbox. Look, Mr. Son. I've temporarily locked the second floor lobby's door because some of the kids are sneaking into the auditorium passageway that's been shut down. If you need the key, you can find it in the key box at the main office. Fajnie. I left the password using the toolbox that we always use. Super! Jeszcze jakieś hasło, którego nie znam. Świetnie. Tu jest punkt zapisu w ogóle. Ale no mam tylko jednego pena. Zapal to. Boję się. Aha, tu są znowu łazienki. Może w łazience będzie pen. Tu ktoś wyrwał. Czy nic nie świeci? Świeci się. Jak będzie pen, to musicie krzyczeć na mnie. Jezu, ten wiatrak wydaje takie dźwięki? Tu mam w ogóle światło, nie wiem, tak swoją drogą. Boże, straszne to jest. Czy to hasło to okoń? Hasło rosomak, aha. Ekstra. Dobra, kolejna łazienka. Aha, tu jest taki półotwarte. O, Skullcoin. Co? Ej! Duch mi zabrał Skullcoina. Świnia. O, świnia. Nie chcę zapis. Już się boję. No super, co ja mam teraz robić? Przecież nie mogę zapisać gry. Zabiją mnie tam. Jeden, dwa, trzy. Małpa indyjska zajmowała item. No. 4, 3, 2, 1, super. Aha, tu też nie wejdę. Świetnie. Jeśli musimy cofnąć całą drogę.
O Boziu. Aha, to on wyłącza w ogóle tą zapalniczkę, jak ja zaczynam biec. Dobra, tam żeśmy mieli item. Ja wiem, że można było wejść jeszcze wyżej, chyba. Tu żeśmy byli. Zamknij to. Przed rycem. Schowam się tu. Boże, nie ma mnie. Krewka leci, no super. Co za masakra. Ja nie wiedziałam, czy on idzie w ogóle z góry, czy z dołu. Mam problem, bo tu się świeci światło. Ale no, może mnie nie zauważy jednak. Boże, zawał. Nie ruszyło w ogóle, dzięki, Aleks. No bo ja się boję, bo nie mam zapisu. Jakbym miała możliwość zapisywania w momencie, w którym chcę, to wydaje mi się, że... O, poszedł sobie chyba. To wydaje mi się, że bym się aż tak nie stresowała, ale przez to, że mam tak mało zapisów. Super, teraz jesteśmy zakrwawieni. To wiecie. To się stresuje bardziej. Matko, wszystko ile było 5 gwiazdek, ale Mission Passed. Dzięki. No nie mogę zasejwować, mam tylko jednego pena. A jak skończę live'a, to co? Będziemy potem zaczynać pierdyliard godzin od nowa? No chyba nie. Dzięki, Aleks. Mleczka sojowe. No wiem, wiem, ale nie wiem, czy jest sens na razie używania. Poza tym, nie wiem, czy zauważyliście, że on jak biegł, to ma... Trochę taki dźwięk, jakby dzwonki, jakieś śnieżne w ogóle, takie jingle bells. Cześć Seba w ogóle. Cześć Caroline. Jak zginiemy, to też będziemy zaczynać od nowa. No, ja wiem, ale. Ale to i tak jest kiepski motyw. Dobra, idę tam z powrotem. Mam nadzieję, że się nie wrócił. Boże, co to było? Nie, on tu łazi. Kurde, ja tu nie mam się gdzie schować znowu. Nie ma mnie tu. A! O Boże! No i umrę tu, bo on tu będzie łaził teraz. Biegnij tu. Chowaj się za szafką. No widzisz, Seba. Nidarydy. Wróćmy, gdzie on patroluje obszar. Nie, bo myślałam, że on poszedł w drugą stronę. No, możesz spróbować mnie pocieszyć, Alexa. Już nie wiem, czy to ci się uda. Już mi się ciepło zrobiło. O, matko.
No bo ja nie wiem, gdzie ja mam się chować, Lawrence, no. Tu nie ma szafek jak w Outlaście. Jezu, niech są już idzie. Ja pikole. Gra zapisuje automatycznie po każdej cutscence, z wyjątkami i w kilku innych sytuacjach, których nie przytoczę. Aha. Okej, rozumiem, dzięki. Aczkolwiek nie wiem, czy to takie pocieszające, jak będziemy chcieli skończyć live'a. W sensie, to są takie checkpointy, że nawet jak wrócę do tej gry po jakimś czasie, to nadal od tego checkpointa, czy... Poza tym, no, cutscenki to tu nie są chyba zbyt często na razie. No teraz to się już muszę wyhealować, bo prawie nic nie widzę. Aha, to mi wyhealowało tak trochę, ja bym powiedziała. Cześć, Pilki Jolki. Mam problem, bo nawet nadal... Co to było? Jezus. A! Boże drogi! Ja walę! Jesus Christ, co to jest? Duchy duchami, ale come on! Skąd ona się wzięła w ogóle? Z dupy? Byłam tu super pięknie, ładnie, a nagle duch. Z dupy. Nie wiem. I przez autos. Aha, okej. Okay. No muszę lec. Właśnie napełniłem zbroję. Jezu. No ja nie mam gdzie iść. Muszę iść tędy, no. Jezu. Niech ten koleś się stąd pójdzie. Aha, tu w ogóle zamknęły się drzwi. Ale zauważyłam, że jak pojawia się oko na górze, to znak, że tam jest woźny. Tak, wiem, wiem, Lawrence, no. Cześć, Beata. Cześć, Kalin. Hejka. Jezu. My tego nie przejdziemy. Znaczy, ja tego nie przejdę. Jest to dziwne coś. Już nie wiem, czy powinnam zamykać te drzwi, bo... On tu będzie... I on tu gdzieś jest. Słyszę te jego klucze. Jezu. No widzisz, że mogłaś grać w fajny castor. Dzięki, Stefan. Gdzieś słyszałam, że on łazi. Znowu słyszę coś innego, dziwnego. To może deszcz, bo znowu. I tam nie mogę wejść, a co tu jest? Ciekawie. Aha, bo tu... Love letter tu jest. Super. Bardzo fajny przedmiot. Warto było tu iść po ten przedmiot. Jezus. O nie, on tu łazi. Schowaj się tu. Schowaj się tu. Schowaj się tu. Proszę. Five Nights at Freddy's.
Mogło być tak pięknie, a nie mogłaby znów usmażyć Mikołajowi jajka. Cześć Krzysztof. Myślimy ten list do woźnego. Nauczka dla wszystkich chłopaków. Jeśli chcesz się spokojnie pomiziać z dziewczyną, to nie bądź taki skąpiec i wykup pokój w hotelu. Szkoła to nie jest miejsce na cimci-rimci. Dasz radę prędzej zlokalizować potencjalne zagrożenie, plus jeśli zamkniesz drzwi w trakcie ucieczki, spowolnisz przeciwnika, minusy brak potencjalnej drogi ucieczki, albo nawet zamknięcie się z zagrożeniem w tym samym pomieszczeniu. No, wiem. Znaczy, domyślam się. Tam zostawiłam w ogóle światło zapalone. Co on se poszedł? To wcześniej go tak jakoś ominęłam, że w ogóle go tu nie było. No ale co ja mam tu zrobić, bo... Trafiłam do jej klasy, tylko że ja nie mogę jej otworzyć. Nie mam żadnego klucza. No, to jest ta klasa. Nie wiem, co mam robić. Jezu, znowu jakieś dziwne dźwięki. Stresujące to cholerę. W ogóle nie wiem. Nie wiem, nic nie wiem. Tam w jednym miejscu na czymś coś było. Tu się nie dało przejść, tak? Czy dało? No. O Boże. To moi. Zbierniczamy. Nie wiem, co mam robić. Mam tylko jeden klucz, który już użyłam zresztą. Chyba. Fire shutter on the first floor. No tak. Nie wiem. Słychać go tam? No, bo stąd nie ma wyjścia w ogóle. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak to-do list, żeby wiedzieć, co zrobić w następnej kolejności. No, przydałoby się. Mamy niby tylko notatki, które nam mówią, gdzie czegoś szukać, na przykład w the main office. I gdzieś mamy mapę, o, tutaj. Są zaznaczone miejsca, gdzie nas nie było. Ale no, co z tego, skoro większość tych miejsc jest pozamykana? I ja nie mam i tak szans, żeby tam wejść. Tu jest ten main office, na pierwszym piętrze, niby. I tam byłam, chyba. Nie wiem, gdzieś na pierwszym piętrze. Gdzie jest pierwsze piętro? Czy to jest pierwsze piętro, czy... Czy to niżej? A tu? Czy się da wejść? Nie. To jest pierwsze piętro, czy tu jest pierwsze? Tu jest pierwsze piętro. Czy to jest ten main office? Nie. Main office to jest tutaj. Tylko, że ja tu byłam.
Jesus Christ. Aha, jest zbyt ciemno. Jak odpalę światło, to on tu znajdzie chyba. Aha. No i właśnie tego też nie mogę otworzyć. Aha, a tu jest jeszcze dokument. O Boziu. Michion quickened her steps towards the classroom, whatever sunlight there was had now completely disappeared and the school was covered in darkness. Michion was annoyed with her friends. They had stopped on their way home to chat with her, even though she was still busy cleaning. They didn't even offer to help and just left her on her own when they ran out of things to talk about. This made Michion uneasy. To make matters worse, she saw no students around today. She found a coin of her own footsteps, quite nerve-wracking. Her anxiety grew even more. Potter, the tree in the corner of the hall plate, this plant used to belong to her homeroom teacher last year. It reminded her of him and what happened that year. Her homeroom teacher taught Chinese, he was quiet. Boże, po co mi ta notatka? He wasn't friendly at all, not even trying to connect with the students or fellow teacher. He did, however, seem interested in maintaining his plants. He took extra care in the plant of his homeroom. He cared for his plant. Boże, to jest jakimś nauczycielu, który cię bardzo mocno interesował swoimi roślinkami. Then one day a student accidentally dumped chemical solvent on favorite tree. The tree turned black and shriveled up completely. Afraid of the repercussions, the student replaced the tree and decided to burn the old one. Mhm, czyli podmienił drzewko, które zniszczył ten koleś. No jakiś chyba background, nie wiem, ewentualnie. Ewentualnie zaraz się dowiemy. Cześć, wierzba. Znalazłeś drabinę i tam był automat, tam leżały jakieś narzędzia, których wtedy się nie dało wziąć, może teraz. Aha. Zaraz zobaczę. Ale to by było coś jeszcze bardziej wrednego. W sensie, nie lubię czegoś takiego w przygodówkach, jak nie mogę czegoś wziąć od razu, bo przyda się później. That tree easy caught fire and was soon burning with billowing black smoke. When the flames grew more intense, a scream was heard. It was like the burning tree was screaming out in pain. Aha, świetnie, czyli drzewo było żywe i krzyczało, bo zostało spalone. That's when Mr. B came running. Watching his favorite tree burning made him go crazy. Before anyone could reason with him, he dashed into the open flames to be with his favorite tree in the fire. Aha. Czyli ten nauczyciel wpadł w to drzewko, podpalił się od drzewka i umarł chyba razem z tym drzewkiem. Everyone was in shock from what they had just observed. Judging from the matching statements from the students involved, the police decided that it was a case of suicide by delusion. Sakra. Michion was there that day at the incinerator. Boże, nie wiem co to. That's why every time she saw a plant used to care for made her shiver. She normally made an effort to not pass through where the plants were. She would have walked around it today too if she wasn't in such a hurry. Matko, długie to jeszcze? Tried hard to calm herself down. She saw a light in nearby homeroom. She heard someone moving in there too, scared of being left alone in the dark building. She was happy to see there was someone else in school. She quickly opened the classroom door. But what she saw was the back of men in front of a plant. She was seeing that this was her homeroom from last year.
The man slowly turned around and faced. He was holding a dog's corpse with its belly ripped open and his other hand was covered in blood. Aha, czyli stał tam jakiś mężczyzna z, ze zwłokami psa, który brzuch został, no, rozcięty. Piec do palenia śmieci. Aha. Chciał być szalony ekolog, chcący przekazać się to swój bunt. Chyba tak. Behind him, Michion could see that blood and organs were covering the leaves and stems. He slowly approached and said, oh god, I was running out of food for my tree. Aha, czyli to był ten nauczyciel. Przestraszył jakąś studentkę, bo jako duch powrócił do szkoły i rozwalił jakiegoś psa i chciał nakarmić swoje drzewko. O nie! Alexa, może jest jakiś cooldown czy coś? Nie wiem. Że to była fascynująca opowieść, no! Super! Ach, Boziu, Boziu, dobra, wychodzę stąd. Tu chyba też się nie da nigdzie wejść, nie. To jest ten office, ale... Aha, bo ja tu mogę wejść i on mnie tutaj wtedy capnął. Dobra, wróćmy się do tych narzędzi. One były gdzieś na samym początku. Chyba. Nie wiem, czy to nie było tutaj. Kurde, tylko... O nie, on tu łazi. Gdzie on jest? Nie! Kurde. Ja nie przeżyję tego. O, reniferki, jak miło. Na osłodę moich cierpień. Nie idź tutaj, stary. Nie, on tu idzie. Fuck. Fucking. Czy on mnie tu zauważy w ogóle? Dobra, to jest głupie. Ale spoko. Ach. I rozciąganko. O, zamknął, że tak powiem, światło. No, jego sztuczna inteligencja jest beznadziejna, ale dzięki temu przynajmniej żyjemy, chyba. Ja nie będę narzekać na to. Bo biorąc pod uwagę, że nie mamy już za bardzo systemów leczących, oprócz jednego. Aha, czemu ty... Jezus. Nie wiem, już myślałam, że te wszystkie miejsca tu zniknęły. Oh my god. No może jest ślepy, ale ja nie umiem uciekać wystarczająco szybko od niego. Mnie stresuje. Kurde, teraz pytanie, dokąd on poszedł? Czy wrócił się tam? Czy poszedł tędy? Więc potrzebuję iść tędy. Czy on tu jest? O, tu w ogóle byliśmy kiedyś.
Mieliśmy robić jakieś klucze czy coś, ale tu nic nie mam do tej maszyny. Coś to się... I tu jest ten dziwny safe. Aha, i tak się nie da go otworzyć, no nic. To nie wiem, gdzie my jesteśmy teraz, bo... Aha, to jest ten workshop. Boziu. O nie, Seba. Dobra, tu jest też ten automat, w którym mogę coś kupić. O Boże, faktycznie tu coś jest. Tool belt. Ja nie wiem, co ja chcę. To jest za 3, to jest za 1. Nie wiem, biorę to sojowe coś tam. I wezmę to, cokolwiek to jest. Coffee. Give the caffeine boost, but drinking too much may lead to unhealthy side effects. Okej, jak prawdziwa kawa. Tylko nie wiem, to chyba mnie nie leczy. Mam chyba jeszcze jedną i chyba tylko jedną. Weźmy to sojowe jeszcze. Dobra. Świetnie, tylko... Tylko po co mi te narzędzia właściwie? Czy ja mam tym otwierać drzwi, że tak powiem? Chyba nie. Chyba, że to jest do kłódek. Wszelakich. Albo tylko wyjątkowych kłódek. Obejrzyj to narzędzie, które znalazłaś, okej. Okay. Tylko się boję, bo on tu łasi. To jest single use? Nie. O Boże! 4125, serio. Nadal nie wiem, gdzie mam tego użyć. Chyba dużo ci nie ominęło, Clarence. Krajek azjatycki to dosyć charakterystyczne. No, kawa w puszce, tak, to prawda. Biegnie w przeciwnym kierunku, jak nas zobaczy. Gdzie jest ta moja mapa? No bo chodziło im o ten main office. Cały czas, tylko że on tam poszedł chyba. W tamtą stronę. No, tu świetnie. Już mnie goni. No mnie się wydaje, że powinna być w main office, bo tam był dokument na ten temat. Tylko no... w ogóle to ten... To ja muszę sobie cięcie zrobić.